Wojsko Frywski przed galą KSW 55. Może zacznę od najnowszych spraw, które w jakiś sposób dotknął, albo nie organizacji przed tą, przed tą właśnie galą. Nowe rozporządzenia, nowe zasady dotyczące walki z koronawirusem. Czy rzeczywiście to, co się wydarzyło, te nowe strefy, w jakiś sposób wpłynął na Wasze plany, jeśli chodzi o tą sobotnią galę? Znaczy nie chcę się tu definitywnie wypowiadać, bo jakby to nie jest. Część pracy, którą ja się zajmuję w KSW. Z tego co mi wiadomo, chyba jesteśmy bezpieczni w sensie, czy w ogóle nie ma zagrożenia, jeżeli chodzi o sam event, tylko ta, te, te strefy w jakimś tam zwiększają ograniczenia, jeżeli chodzi o publiczność, ale wszystko wskazuje na to, że i tak mieliśmy na tyle małą publiczność, że po prostu to w naszym przypadku nic nie zmieni. Czyli jednym słowem, zagrożenia jakiegoś wielkiego nie ma, rozumiem. Nie, znaczy żadnego. Poza... No, czy w najgorszym razie, oczywiście, potrafię sobie wyobrazić sytuację, że, że nie wiem, no za dwa tygodnie są jakieś takie obostrzenia, które powodują, że w ogóle nie może być publiczności na eventach sportowych, ale. Po, poza znaczy tak czy siak my jesteśmy zdeterminowani, żeby robić galę nawet bez publiczności, więc tego zagrożenia nie było i, i nie ma. To pozwól, że się tylko dopytam, bo to jest gala jedna rzecz, a druga sprawa to oczywiście na przykład oficjalne ważenie. Ono jest jakby przed jeszcze tym oficjalnymi chyba wszystkimi obostrzeniami, które mają obowiązywać, więc to w ogóle was nie dotyczy. No tak, no jakby my, my oczywiście stosujemy się do wszystkich aktów prawnych czy rozporządzeń. Na tę chwilę te nowe rozporządzenia o żółtej strefie w całym kraju wchodzą od soboty, więc nie dotyczą one piątkowego ważenia to może przejdźmy do samej już gali, do tych sportowych wydarzeń, które nas czekają. Zacznę od jakby góry samej rozpiski, czyli tej najważniejszej walki, rewanż Scotta Askama z Mamedem Halidowem i cała ta otoczka, która gdzieś tam towarzyszy tej walce, słowa, które też dzisiaj tutaj padały. Scott, który mówi, że nie lubi Mameda bardzo i że zarzuca mu tam różne jakieś nieprzyjemne słowa i pośmiewanie się. Mamed, który do końca tego nie rozumie, sugeruje, że, że to wszystko jest troszkę inaczej niż, niż to mówi Scott. Ja wiem, gra taka medialna, ale ale czy ty, jak, jak tak patrzysz na to, oceniasz, to rzeczywiście są dwaj panowie, którzy tak bardzo się nie lubią, szczególnie Scott, tak naprawdę Mabeda nie lubi mocno? Myślę, że to uczucie ze strony Scotta jest jak najbardziej szczere, tak. I z drugiej strony, myślę, że też panowie nie pałają do siebie sympatią i na pewno nie ma tu takiego, takiej relacji, która była między Scottem a Michałem, która zresztą też się już zepsuła po wypowiedziach Michała, więc myślę, że to, to nie jest gra, oni się nie lubią. A sportowo, jakbyśmy tak mieli spojrzeć na tę walkę, troszkę ocenić tutaj teraz, po tym, co się wydarzyło wcześniej, Mameda, Skota, gdzieś tam miejsce, w którym są teraz, to ja wiem, że może niezręcznie oceniać, który z nich wygra, ale tak jakby ocenić ich postęp, ich teraz możliwości, to ile się zmieniła postać sportowo Mameda i Scotta po tej pierwszej walce? Znaczy, to też trudno mnie oceniać. No jakby nie uczestniczyłem w treningach ani jednego, ani drugiego, obaj. No, no, jakby też byli dotknięci przez tą sytuację z lockdownem, pandemią. Myślę, że u Scotta jednak miał to większy wpływ, no bo on musiał przeorganizować swój obóz przygotowawczy, przenieść go z American Top Team na Florydzie do UFD Gym w Disseldorfie. To jednak no, trudno powiedzieć, czy to będzie na plus, na minus. Na pewno dużo in, 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 inaczej niż niż dotychczas. W przypadku Mameda to jednak jest cały czas to samo miejsce, ale no, no wiecie, no jakby my aż tak nie uczestniczymy w treningach, żeby teraz móc powiedzieć, yy, czy, czy od tej poprzedniej walki coś diametralnie mogło się zmienić. Jest y, dwa dni do gali, jutro jest ważenie, spodziewacie się jakichś niespodzianek, któryś z zawodników sygnalizował, że na przykład nie będzie w stanie wykonać limitu wagowego, czy wszyscy raczej sygnalizują gotowość, że jest OK, y, ważenie przebiegnie bez problemu? Szczerze mówiąc, no jakby miałem dzisiaj trochę więcej innych obowiązków, nie śledziłem kto ile wniósł na wagę, wydaje mi się z tego co ja widziałem i tych zawodników, którzy się u nas w, w biurze czekowali, Sprawdzali, może to ładniej po polsku. Nikt nie miał jakiejś tam niesamowitej, niesamowitej ilości kilogramów do zrobienia, ale no też nie, nie, nie byłem przy wszystkich, więc nie, nie potrafię powiedzieć. Czy w sobotę na Galikę SB będziecie starali się ogłaszać jakieś inne pojedynki z karty Genesis, czy raczej staracie się oddzielić te dwa produkty? Z tego, co mi wiadomo, chyba z Genesis nie będziemy nic ogłaszać. Myślę, że większość rzeczy odsłonimy już po weekendzie nie chcemy też za bardzo stwarzać takiego szumu komunikacyjnego na KSW skupimy się na KSW. Będzie ogłoszenie main eventu na KSW 56? Być może. Być może. No właśnie przechodzimy też do tej kolejnej gali, ale ja jeszcze też wrócę i wrócę do tej i do tego całego czasu, o który mówimy trudnego. Robiliście galę w Polsce, robiliście gale za granicą, w wielkich halach. Teraz to zupełnie inaczej wygląda. Tak, z organizacyjnego punktu widzenia, z punktu widzenia Twojego chociażby, co jest trudniejsze, co jest łatwiejsze w tym czasie, jeśli chodzi o przygotowanie gali? Hmm. No generalnie najtrudniejszym elementem jest ta niepewność, tak? czyli że no nawet dzisiejsza sytuacja, tak? Jest... Są dwa dni do gali, dowiadujemy się o nowych obostrzeniach, które jakby już zahaczają o ten moment, kiedy będzie gala. Wiemy, że one zostaną wprowadzone, nie wiemy, jakie. No i tak naprawdę, no gdybyśmy było, jakbyśmy robili galę tydzień wcześniej, tak jak FEN na hali sportowej, no to już byśmy byli tym dotknięci, tak? Więc największym, myślę taki problem to jest brak możliwości. Planowania dużo wcześniej. No, mieliśmy przecież zaplanowane minimum dwa eventy za granicą na drugą połowę tego roku. I też no, na jakimś tam etapie musieliśmy w ogóle porzucić te plany słusznie, mimo że jakby też nie było pewnej informacji, no ale uznaliśmy, dobra, nie ryzykujemy, tak? To na pewno to, to jest takie największe wyzwanie. Hmm. No poza tym, nie wiem, znaczy na pewno, jak, że tak powiem, jesteśmy tu w Warszawie, mimo że gala jest w Łodzi, no ale to jest jakby w sobotę tylko, powiedzmy, godzinna droga autostradą, także nie jest to jakoś logistycznie skomplikowane. Na pewno jest trochę wygodniej, tak, że wszystko się dzieje tu u nas w biurze, a nie w hotelu na wyjeździe. Nie wiem, no, takie prozaiczne rzeczy, jak nie trzeba wozić drukarki, czy tam wszystko mamy pod ręką, bo jesteśmy u siebie, ale no, po, poza tym raczej zgodnie z, z jakimś takim sznytem, który mamy wypracowany od lat. A jeśli chodzi o te wszystkie kwestie związane też z zawodnikami, to znaczy wiadomo, że oni zawsze musieli jakieś tam wypełnić rygory, ale teraz one są dodatkowe, jeszcze badania, trzeba sprawdzać tych zawodników. Raz, czy to jest bardzo, du bardzo duże utrudnienie? Dwa, czy zdarzyło się, że na przykład gdzieś mieliście taką historię, że któryś zawodnik z różnych właśnie przyczyn, szczególnie tych zdrowotnych, na przykład, nie mógł być brany pod uwagę? Czy to się wam przytrafiło? No akurat mieliśmy chyba, nie, nie pamiętam, czy jeden czy dwa przypadki, że zawodnik był zdiagnozowany, no ale nie wiem, chyba nie jestem uprawniony, żeby mm, ujawniać, kto to był. Na, na szczęście to też było na takim etapie, że, że to nie było ogłoszone, więc no, na razie w miarę okej. Okay. No myślę, że też generalnie jako Polska przechodzimy tę pandemię w porównaniu do innych krajów dużo lepiej, więc to szczęście w nieszczęściu. Mam pytanie o dwóch rosyjskich zawodników z Rosji. Szamil Musajew, kiedy ewentualnie powróci, czy już macie jakiś sygnał, że jest gotowy, na jaki termin będzie gotowy? No i drugi oczywiście Albert Durajew, który czeka już długo na debiut w KSW. Na razie sytuacja trochę logistyczna jest zbyt skomplikowana i w przypadku Musajewa to... Nie chcę mówić, że to było bezpośrednią przyczyną jego kontuzji, ale no mieliśmy spore problemy, żeby go ściągnąć do Polski, więc nie, nie potrafię powiedzieć. No jednak zawodnicy spoza Unii Europejskiej, a szczególnie ze wschodu yy, i to w dwie strony jakby na kontrolach i rosyjskich i polskich stwarzają. I chyba też wydaje mi się, że nie nam, no bo to też nie przypadek, że czterech rosyjskich zawodników na przykład z najbliższych gali UFC wypadło, tak? A kwestia koronawirusowa właśnie tutaj kładzie się cieniem? Czy wybierzecie pod uwagę, że na przykład może, może mogą pójść obostrzenia i dlatego na przykład nie, nie chcecie ich w tej chwili gdzieś tutaj na najbliższą galę być może kontraktować? Jak to w ogóle wygląda od tej strony? No oczywiście, my już wiemy, że to przetransportowanie zawodnika jest skomplikowane, więc no oczywiście ma to wpływ. No, jak widzicie, z tych rozpisek, które były na ostatnich trzech galach, wydaje mi się, że poza Aleksandrem Emiliczem, nie było żadnego, no i Musajewem, który finalnie nie zawalczył, nie było żadnych innych zawodników spoza Unii Europejskiej, z tym, że akurat Aleksander Ilicz o tyle ma jakby ułatwione zadanie, że ma pozwolenie na pracę w Szwajcarii, co właściwie pozwala mu być traktowanym tak jak obywatel Unii Europejskiej czy tej strefy, tam Europejskiej Strefy Wolnego Handlu. tak? chyba tak chyba to będzie tyle na razie przynajmniej to liczymy na to że ta gala rzeczywiście w pełni będzie tutaj mogła się udać i że rzeczywiście będzie to kolejny dobry event organizacji KZW dziękuję bardzo dziękuję również